Witam. We wtorek 7 października Karolina Czereda. Zaczynamy wiadomości regionalne na 140 kanale Wektry i w internecie. Dziś w serwisie nielegalnie zajęli mieszkanie. Seniorzy spotkali się z burmistrzem. Wielofunkcyjne boisko w budowlance. Nowa pracownia komputerowa. Kamera na targowisku. Festiwal rodzin muzykujących i jesienne forum seniora. Dwa dni temu kobieta z szóstką dzieci zajęła nielegalnie pustostan w Żarach przy ulicy Jagiellońskiej. Romska rodzina nie ma się gdzie podziać, bo kobietę z domu wyrzuciła jej matka. Jak potoczyła się ta historia, zobaczmy. Nie wiem, co oni sobie myślą, że to jest, czy to jest getto, czy co oni myślą, czy to jest po wojnie, jak kiedyś robili z cyganami, co chcą. Każdy chce się ostatkować, chce iść do szkoły, chce iść, zawodu się uczyć. Nie ma nad dach, głowy nad dachem. Trzeba jakoś, żeby to było jakieś normalnie, żeby pomogli nam ludzie. My jesteśmy mniejszą narodowością, powinni nam pomóc. Dziś przed południem w kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Żarach interweniowała policja. Powód? Romska rodzina zajęła jedno z pustych mieszkań. No przyszli, policja przyszła, powiedzieli, żebyśmy opuścili mieszkanie. My tu wyszykowaliśmy, to mieszkanie było otwarte, my nic nie rozbiliśmy. Tutaj bardzo duże brudy byli, wyczyściliśmy, matka je wyrzuciła z domu, ona ma 6 dzieci, nie mają gdzie mieszkać. Do szkoły dzieci chodzą, nie mają warunków. My na swój koszt chcemy to wszystko zrobić, żeby tylko nam zostawili nas tutaj i my to naprawdę zrobimy na swój koszt. Nie chcemy od nikogo żadne pieniędzy, aby żeby tylko te dzieci mieli gdzie mieszkać. Na Jagiellońskiej 16 pod Trójką stwierdziliśmy przy zabezpieczaniu lokalu, stwierdziliśmy, że jest on bezprawnie zajęty. W związku z tym no, podjęliśmy taką rutynową procedurę, czyli zgłosiliśmy sprawę na policję. Policja tutaj zadziałała, dlatego że należy to traktować jako zaburmienia i tego typu siłowe rozwiązania akurat nie wchodzą w grę. Nie możemy czegoś takiego tolerować. Nielegalnie pustostan na Jagiellońskiej zajęła matka z 6 dzieci. Co panią zmusiło do tego, by zająć tamten lokal? No dzieci, bo wie pani, matka nie chce mnie, bo wyrzuciła mnie z dziećmi mama i ja potrzebuję, żeby mieszkać, bo ja nie będę z dziećmi na ulicy mieszkać. Jeden pokój tam było, za przeproszenie, nasrane, nasikane, wszystko, kable powyrwane, ja będę walczyć, bo ja nie mam z dziećmi, nie będę na ulicy spać. Ja będę walczyć, żeby mi dali. Nie, to będą wyrzucać mnie, to ja będę rozbijać zawsze. Teraz większe pokoje będę rozbijała, 2 pokoje, 3, bo mi się należy. Wczoraj policja przyjechała i oni powiedzieli, że mogę mieszkać i powiedzieli, że mam iść do burmistrza, porozmawiać sobie, żeby pomogły, jakie sobie zrobić te mieszkanie. No i dzisiaj miałam iść, ale oni przyjechali taki, nie wiem, jakiś nieprzyjemny był i powiedzieli, że muszę iść do burmistrza, żeby porozmawiać o to mieszkanie. Przed chwilą właśnie wyszły ode mnie pani Żaneta Zielińska ze swoimi dziećmi. Pani w nielegalny sposób zajęła mieszkanie przy ulicy Jagiellońskiej, tłumacząc się tym, że wyrzuciła ją z domu jej matka i nie ma gdzie mieszkać i zajęła pustostan przy ulicy Jagiellońskiej. Oczywiście sytuacja ta jest niedopuszczalna. Poinformowałem rodzinę, że z tego tytułu poniosą konsekwencje. Został zawiadomiony już prokurator. Była policja, natomiast urząd, no cóż może zrobić, no, musi działać w sposób legalny, zgodnie z prawem i tak postępujemy. Żadne nielegalne zajęcia pustostanów nie będą tolerowane przez urzędników i sprawą zajmie się sąd. Co stanie się z pustostanami na Jagiellońskiej? Lokale, które są pustostanami, no mają dwojaką, trojaką można nawet powiedzieć ścieżkę, bo jeżeli są to lokale, które są zlokalizowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych, one w pierwszej kolejności idą, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, idą do sprzedaży. Jeżeli nie ma chętnych do sprzedaży, wtedy wracają ponownie do obiegu, można je w dwojaki sposób potraktować. Jeżeli są to lokale zniszczone, w pierwszej kolejności one są wywieszane, informacja jest wywieszana na ich temat, że są to lokale do remontu. Jeżeli ktoś po spełnieniu kryteriów przydziału lokalu komunalnego jest w stanie własnymi siłami, własną pracą ten lokal doprowadzić do stanu używalności, to zawieramy z nim umowę o roboty budowlane, w której ma gwarancję, iż po wyremontowaniu tego lokalu zgodnie z zakresem określonym w umowie będzie miał zawartą umowę najmu.
A jeżeli nie ma chętnych do remontu takich mieszkań, no to one trafiają do obiegu normalnego, czyli trafiają do komisji mieszkaniowej, która przydziela te mieszkania. W związku z tym, mimo że liczba lokali pustostanów jest większa, to tak naprawdę lokali, które są gotowe do zasiedlenia, czy przeznaczone do zasiedlenia, jest kilkanaście. I one są remontowane. W tej chwili, wczoraj rozstrzygnęliśmy przetarg na remont kolejnych pustostanów. W związku z tym to idzie na bieżąco i lokale takie są przeznaczane do dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych, który poprzez Komisję Mieszkaniową je zasiedla. W ostatnim czasie w Żarach była to już trzecia próba nielegalnego zajęcia pustostanu. Wszystkie sprawy swój finał znalazły bądź znajdą w sądzie. Mają swoje pasje, a teraz sporo czasu, by je realizować. Cechuje ich spokój, dystans i doświadczenie. Seniorzy, bo o nich mowa, świętują. W Żarach trwa bowiem Tydzień Seniora. Dziś w żarskim ratuszu burmistrz Wacław Maciuszonek spotkał się z seniorami. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Seniora. Czego życzyć naszym żarskim seniorom? Żeby trzymali przede wszystkim tak jak do tej pory. No ja sobie nie wyobrażam tych imprez takich miejskich, żeby nie było tam seniorów. No jak dużo by to biedniej wyglądało, jak dużo skromniej. Także no miasto żyje seniorami. W tym roku nawet będziemy mieli dwa bale, bo na jeden brakuje miejsca. Także no tak trzymać, a przede wszystkim zdrowia i słońca przez cały rok. Panie burmistrzu, i oni są bardzo aktywni, prawda? To bardzo cieszy. No to tak, tak bym chciał, żeby wszyscy tak byli, nie? Żeby też młodzież, nie narzekają, a robią swoje i myślę, że się spełniają i to tak fajnie to wychodzi. Aktywnych seniorów w naszym mieście nie brakuje, prawda? Tak, tak, to się zgadza. Przykładem powiem nieskromnie, jestem również ja i bardzo się cieszę, że taki Tydzień Seniora jest i dzisiaj spotkanie u pana burmistrza też już kolejne. Także mam nadzieję, że dzisiaj miło spędzimy czas. A seniorom wszystkim życzę aktywności. Aktywność w naszym wieku jest bardzo, bardzo ważna. Każdy może spełniać swoje marzenia, swoje życzenia, a przede wszystkim życzę zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to i aktywność też będzie. Czego życzyć seniorom? Kochających wnuków, kochających dzieci, wielu przyjaciół, dużo dobrego zdrowia, tego by wreszcie na tak zwane stare lata mogli rozwijać swoje pasje, żyć tym, co życie niesie i dawać radość innym. I być inspiracją dla młodych ludzi. Czego życzyć seniorom? Dużo zdrowia, bo pieniądze to same przyjdą. Jak seniorom żyje się w Żarach? Ja nie narzekam. Mnie jest całkiem dobrze. Podoba mi się. Dzieje się dużo. Kto chce znaleźć swoje miejsce, to zawsze znajdzie, a kto nie chce, to będzie narzekał. Bo pani jest bardzo aktywną seniorką, prawda? O, ja tak. Bardzo i się z tego cieszę. I chciałabym jeszcze więcej, jak zwykle. Mi jest ciągle mało. No, chodzimy na różne zajęcia do trzeciego wieku. Jest emeryta, można iść do emerytów. Są jakieś różne zabawy. Z okazji Tygodnia Seniora życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękuję. Państwo są takim aktywnym, prawda, małżeństwem, uczestniczą w wielu zajęciach, muzycznych zwłaszcza, prawda? Tak, tak, w trzecim wieku w chórze śpiewamy trochę, no, trzeba się czymś zająć. Jak się żyje seniorom w Żarach? Jak się żyje skromnie. Skromnie, bo małe emerytury są i skromnie, a życie coraz droższe jest, produkty drożeją, emerytury nie drożeją, nie podwyższają nam za wiele. I to trzeba skromnie, trzeba od miesiąca do miesiąca złotówki liczyć. Nie ma czasu chorować? Nie ma. Chociaż się jest chorym, ale się nie myśli o tym. I do przodu. Boli, ale przejdzie. Spotkanie uświetniły występy uczniów z żarskich szkół. Dziś obradował Zarząd Powiatu. Podjęto m.in. uchwały w sprawie ogłoszenia dwóch przetargów na modernizację drogi powiatowej i budowę boiska wielofunkcyjnego.
remont drogi powiatowej w miejscowości Marszów. To jest około 900 metrów bieżących drogi. Zostanie przykryty bruk warstwą asfaltów. Myślę, że to będzie taka ciekawa inwestycja dla mieszkańców Marszowa i która ułatwi im te codzienne życie. Druga sprawa, myślę, że również ważna, przede wszystkim skierowana do młodzieży, to ogłoszenie dla młodzieży przetargu na wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego z takim dużym akcentem lekkoatletycznym. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dwóch takich kompleksów lekkoatletycznych. Jeden w Żarach w Zespole Szkół Budowlanych. Chcemy, aby powstało tam boisko, kolejne boisko wielofunkcyjne wraz z częścią lekkoatletyczną, czyli bieżnią wokół boiska, bieżnią do konkurencji biegu na 100 metrów, jak również skocznia w dal. To już drugie boisko z prawdziwego zdarzenia, które powstanie przy budowlance. Przypomnijmy, że pierwsze zmodernizowano pod koniec sierpnia bieżącego roku. W Ekonomiku Żarskim powstanie nowoczesna pracownia informatyczna. Wczoraj dokonano odbioru pomieszczeń serwerowni i pomieszczeń komputerowych. Technik, informatyk będzie miał już takie typowo specjalistyczne pod swój zawód przygotowane pracownie komputerowe. Zaspokoi to nasze potrzeby, bo wcześniej żeśmy już sukcesywnie robili, mamy już dwa gabinety też tak porządnie zrobione. No, do technika informatyka, bo to jest tak, przygotowaliśmy te pracownie pod tak zwane kwalifikacje, nie? Bo egzamin w technikum informatyku składa się z trzech kwalifikacji, E12, E13 i E14 i każda z tych pracowni będzie przygotowywać pod inną kwalifikację młodzież. Środki na remont pracowni przekazał powiat. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem to 50 tysięcy złotych. Nasza kamera jak co wtorek odwiedziła żarskie targowisko. Pogoda wciąż zachęca do zakupów na świeżym powietrzu. Często odwiedza pan targowisko? Nie często, tylko tego, a dzisiaj to jest przypadkowo. I co pan kupuje? Pomidorki na trzy śniadanie, kolację. Co dzisiaj schodzi najczęściej? Kapusta szatkowana. No akurat sprzedałam, w tej chwili nie mam. Taki sezon się zaczyna, ten jesienny, ludzie kupują szatkowaną do kiszenia. No na targowisku, pietruszkę, marchewkę, selerek, por, to tak do zamrażarki, więcej te zielone, tak ludzie podcinają i tak dobre to jest na zimę. Ceny? Jak wyglądają ceny? Coś wzrosło? Po 2 złote, pęczek 2 złote, marchewki, pietruszki, selerek 2,50 i pora 2. Nie jest tak zimno stać jeszcze? Fajny październik. No nie jest tak zimno, ale już się zbliża zimno, już pomalutku będzie coraz zimniej. Kupują warzywka, rzodkieweczkę, sałateczkę, kapustkę, pomidorki, tylko na rynek przychodzić. A pani, gdyby przyszła na zakupy, co na pewno by kupiła? Co teraz warto kupić? Warto kupić, póki się jeszcze nie skończyło, samą zieleninę, tak jak mówię, rzodkieweczkę, sałateczkę, bo to jest jeszcze nasze, jeszcze jest z folii, to warto brać. Później będzie z marketu, będzie zachodnie, to już jest niedobre, nawet nie kupować. Po co pani przyszła? Ano, po marchewkę, po pietruszkę, bo wszystkie warzywa, które są potrzebne w domu, jako gospodyni. A często odwiedza pani targowisko? Bardzo często. Piątek i wtorki. A za co pani je lubi? No bo to są świeże, niektóre są warzywa od gospodarzy, i dlatego się kupuje. Ja tylko przyszłam dzisiaj po mało rzeczy. Ja przyszłam tylko po winogronko i po jabłuszka i pomidorki. Proszę powiedzieć, czy często odwiedza pani targowisko? Bardzo często, tak. Żeby kupić świeże owoce, ale coraz bardziej widzę, że te same owoce to są w sklepach, w Kauflandach i w ogóle jest taniej tam niż tutaj. No ale chodzę, po prostu nawet żeby się przejść. Kilogram jabłek na rynku kupimy od 2 do 2,5 zł za kilogram, śliwki za 3,80. Kilogram gruszek kosztował dziś 2,70. A warzywa? Ziemniaki nadal kosztują złotówkę. Paprykę kupimy od 3,5 do 4,5 zł za kilogram. Warto kupić też świeżą sałatę. Ta kosztuje 2,50. Cena kalafiora waha się od 3 do ponad 5 zł za główkę. Ogórki podrożały. Kilogram kosztuje 5,50. Pomidory kupimy od prawie 3 do 5 zł za kilogram.
Wczoraj w ramach obchodów Tygodnia Seniora w sali widowiskowej Luna odbył się pierwszy festiwal rodzin muzykujących. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta Żary. Głównym założeniem koncertu było pokazanie rodzin dwu- i trzypokoleniowych, które wspólnie śpiewają i grają. Gromkie brawa publiczność skierowała w stronę zespołu Rodzinka z Lipinek Łużyckich. Wykonali bałkanicę i cygański miks. Ogólnie nasza rodzina przede wszystkim co robi, to śpiewa. Przy jakich okolicznościach? Przy każdych okolicznościach, oprócz tego prywatnie część starsza zespołu rodziny reprezentuje zespół 3 plus 2, który również występuje tutaj na scenie, powiedzmy, wojewódzkiej czy regionalnej ogólnie. Bardzo spontanicznie publiczność reagowała oklaskami w trakcie śpiewania. Myślę, że rodziny robiły to, co lubią, z pasją, i to było widać na scenie. I dlatego myślę, że warto powtarzać takie konkursy, takie festiwale. Właściwie w tym roku to był nie festiwal, tylko koncert nazwaliśmy. Nie chcieliśmy zrażać jakby tutaj uczestników. Ale przede wszystkim mogą się spełniać te osoby, tak? Pokazywać swoje pasje. Podejrzewam, że w Żarach jest znacznie więcej takich rodzin, które po prostu może niech skromnie nie chciały się pokazywać. Być może te kolejne koncerty pozwolą na to, że reszta osób jakby ujawni się, pokaże, ile mamy tych talentów, tych ukrytych jakichś zdolności. W przerwie między występami zespołów recytowane były wiersze o babciach i dziadkach. Ich autorzy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, biorą udział w konkursie literackim ogłoszonym przez miasto. Ponadto przy okazji koncertu prezentowane były prace zgłoszone do konkursu plastycznego, ale jego rozstrzygnięcie nastąpi w późniejszym terminie. Idea jest taka, żeby wszystkie prace, nie tylko te nagrodzone, ale wszystkie prace dzieci, jak również wszystkie prace literackie, wiersze, były dostępne dla szerokiej publiczności, żeby wzajemnie dzieci mogły się pochwalić babcią, jakie one piękne rysunki, jakie piękne wiersze układają, i odwrotnie, żeby te babcie były dumne z tych dzieci swoich, żeby zobaczyły, jakie tkwią w nich pokłady zdolności. Prace plastyczne biorące udział w konkursie wyeksponowane zostały w żarskim ratuszu. Zapraszam całe społeczeństwo. Kto będzie miał ochotę, mam nadzieję, że wszyscy się pomieścimy. Będzie to się mieściło w szkole muzycznej. 20 października, to jest akurat, wypada w Europejski Dzień Seniora, o godzinie 15:30. Mam tutaj w programie, będą wykłady gości zaproszonych, będzie psycholog, lekarz, może i więcej osób, będzie może jakaś niespodzianka, jeżeli chodzi o gości zaproszonych, i będzie tematyka samotność i wpływ na choroby wieku starczego, medyczny i społeczny aspekt starości, rola władz społeczeństwa, rodzin, organizacji samorządowych, pozarządowych w rozwoju programu Starość, przede wszystkim założenie, rola Fundacji Godna Jesień Seniorów i jej zadania, Wioska Pogodna Jesieni, jej założenia i cele jako przyszłego Europejskiego Centrum Geriatrycznego. W środę w pogodzie zapanuje małe zamieszanie, aura będzie kapryśna. Szczegóły za chwilę. Paulina Zgarska, zapraszam na środową prognozę pogody. Niestety pogoda w środę nie będzie nas rozpieszczać, idzie ochłodzenie. Jutro temperatura w dzień spadnie do 17 stopni w Gubinie, 16 w Żarach i Szprotawie. Przydadzą się parasole, będzie deszczowo i wietrznie. Nie mamy co liczyć na słońce, niebo całkowicie będzie zasnute chmurami. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1018 hektopaskali. 8 października imieniny obchodzi będzie Pelagia i Brygida. W najbliższym dniu słońca ma być coraz mniej, a opadów niestety coraz więcej. Wszystkim, którzy tęsknią za słońcem, życzę cierpliwości i pogody ducha. Dziękuję za uwagę. Na dziś w wiadomościach to wszystko. Teraz rozmowa z Barbarą Pietrzak i Teresą Mastalerz ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Razem w Bieniowie. Następnie magazyn motoryzacyjny, czyli regionalne cztery kółka. Dziś gościem Tomasza Rabendy będzie Gilu, który opowie o swojej zielonej laluni. Na koniec wiadomości samorządowe. A teraz dziękuję już za uwagę, życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.